Dzisiaj też Was witamy polowo, trochę inaczej niż zazwyczaj. Tak, no tak się zdarzyło, że jesteśmy teraz w biurze. Bez samochodu jesteśmy. Tak, samochód się naprawia, taka dobra rada, na krawężniki wjeżdżamy powoli. A tydzień spokojny był, nie? Tydzień raczej spokojny, wiele się nie dzieje, przede wszystkim w Chinach, nie? No tak, głównie Chińczycy. Na szczęście mamy Chińczyków, którzy nadrabiają za Europę, bo u nas cisza i spokój, a w Chinach, no, honor się nowy szykuje. Szykują się nawet, tak, w Chinach się szykuje jeden nowy, natomiast do Europy prawdopodobnie trafią dwa. No, zobaczymy. Za jakieś 4 dni, bo na 28 listopada planowana jest chińska premiera Honora V10. No i zobaczymy, co zrobią, bo może on do nas przyjdzie, tylko będzie miał inną nazwę i już. V10? No, może rzeczywiście. Zobaczymy, bo słuchajcie, my tak mówimy, dlatego że 5 grudnia jest również premiera w Londynie. Z tym, że do tej pory na tej premierze miał wystąpić Honor 7X. O tym wiedziałem. Natomiast nie wiedzieliśmy chyba, że będzie V10. Że może być V10 przemianowana. No, wiecie co, to jest tak z plotkami, że kurczę, tak naprawdę to się dowiemy dopiero tego 5 grudnia, jak tam będziemy na miejscu i zobaczymy, co nam pokazuje. Przy czym pokażą właściwie to, co pokazują w tej chwili wszyscy, czyli jeżeli będzie ta V10, a jej specyfikacje znamy w tej chwili od Chińczyków, od chińskiego certyfikatora, to będzie również smartfon z wyświetlaczem w 18:9, z rozdzielczością HD+, z dosyć dużą pamięcią RAM, z dwoma co najmniej, albo nawet z trzema warianty mogą standardami być pamięci flash, nie? No chyba 32, 64 i 128. Wiesz co, o tym 32 to nie słyszałem. Tak, najczęściej na giełdzie się pojawia 4+64, 6+128 lub ewentualnie jakieś kombinacje tego. Czy 6 giga RAM na pewno. No, tutaj znaczy będzie wersja 6. Tak, tutaj Tena trochę miesza z aparatami fotograficznymi, bo z jednej strony mamy plotki, że będzie 13 megapikseli na przodzie, z tyłu 16 i to jest jakby już pewnik. I drugi aparat tylny 20, ale w tabelach Tena to ja zobaczyłem, że tam są 2 megapiksele, ten dodatkowy, trochę mało i ciężko mi w to uwierzyć, możliwe, że się machnęło do Teny. Jest problem z translatorami, my po chińsku niestety, niestety biegle nie władamy, natomiast translatory z chińskiego rzeczywiście przesuwają przecinki i dodają albo odejmują zera, w zależności od tego, w którą stronę im akurat. Tak, no ja akurat patrzyłem tak po tym szablonie, który oni zwykle stosują, no wychodzi, że 2. Ale słuchaj, oni do tego jeszcze piszą na przykład 2 aparaty do 5 megapikseli. No tak, oni jeszcze nie wyglądają. No sprzeczne informacje, także no, poczekajmy jeszcze parę dni, będzie wszystko jasne. No i tyle. Na pewno będzie Kirin 970, bo to w zasadzie jest taki pewnik. Na pewno będzie duży ekran z wąską ramką pewnie. No i tego zostawmy, były wizualizacje. Czy jakiś strumień będzie? Coś zapowiadali? Myślę, że tak. No na pewno będziemy to oglądać. Słuchajcie, puścimy albo puścimy na stronie, żebyście mogli sobie u nas obejrzeć, albo po prostu zrelacjonujemy. Zrobimy w miarę tak sprawnie, tak, żeby będziecie wiedzieli, co się działo. Będziemy trzymać w każdym razie rękę na pulsie, no bo w sumie chyba warto. No i ten 7X, z tym, że 7X to Adam będzie go oglądał, Adam jedzie do Londynu 5 grudnia dopiero, także to jest jeszcze troszeczkę czasu. 7X to jest taki sympatyczny średniak, który jest stosunkowo niedrogi. Będzie w Polsce na pewno. Tak, no, pytanie właśnie, który z tych telefonów będzie pokazany w Londynie jako europejska premiera. No tutaj wiesz, mogą pokazać oba. No kurczę, nie wydaje mi się. Myślę, że to będzie znaczy, jeden. Słuchaj, no jeżeli chodzi o 7X, no to jakby słyszałem oficjalne stanowisko, że będzie, tak, w Londynie. No bo o tym to już było gadane kawał czasu temu, tak, ale no mówię, tak. W tym tygodniu przeglądam te ploty, no i o tej V10 też tak piszą, że w zasadzie... No dobra, zobaczymy, no. Ciężko przesądzać. Zobaczymy, jeżeli Chińczycy przygotowali rzeczywiście już wersję na Europę, to może przy okazji tego ją pokażą. A jeżeli nie, no to cóż, no to poczekamy troszeczkę dłużej pewnie. Dokładnie. Pewnie będzie, może pod inną nazwą. Mhm. Zostawmy to, bo... Co nam się jeszcze pokazało? No, telefon z Windows. Rzeczywiście słyszałem z dosyć dużym zdziwieniem, dodałem, co prawda jest to specyficzna marka się nazywa Willy Fox, z takim liskiem mają logo śmieszne.
To są telefony, taka lokalna marka. To są telefony z Tesco bardzo często, bo tylko że ceny są jak na polskie warunki kompletnie nie teskowe, bo ten telefon z Windowsami ma kosztować w przeliczeniu z funtów około 1000 zł, 900 zł. No tak, ale słuchajcie, cena, patrzeć cenę, bo gdyby to był fajny telefon, to spoko, to ta cena, czemu nie, ale słuchajcie, 5 cali HD. Okay. Snapdragon. Jakieś marne Snapdragon 210, aparat przedni 2-megowy, tylny 8-megowy, 2 giga RAM-u. No dobra, z Windowsem dwójka sobie poradzi bez problemu. No i 16 giga pamięci. No. Taki raczej low-end, kurczę, no za 900 zł z Windows. Ja powtarzam, że Windows naprawdę by się przydały, no ale Windowsy zmarły. No tak, no system Windows nie dopuszczają telefon. Na smartfona. Znaczy się słucham, podejrzewam, że znajdzie jakiś tam nabywców właśnie takich wiernych fanów Windowsa, którym ich obecne telefony już zdychają i muszą coś kupić. Jeden z naszych użytkowników już się troszeczkę na ciebie obruszył, że narzekasz na specyfikację, bo jeżeli telefon biznesowy, a tam jest wersja tych dziesiątek biznes, tak? To co, dla biznesu może być słaby telefon? Słuchaj, no najwyraźniej tak, jeżeli chodzi o biznes, no to jest potrzebny telefon niezawodny, dobrze komunikujący się, umożliwiający zabawę w programach na przykład biurowych, tak? Fakt, no dobra, no ale to też. Także ja rozumiem czytelnika, który się oburzył na Adama. No a ja nie, no sorry, no nawet, dobra, już pal 6 RAM, pal 6 pamięć, ale kurczę, no... 5-calowy ekran HD dla biznesu, no ciężko się na tym... My, żeby, słuchajcie, była jasność, my tak naprawdę nie narzekamy tak mocno na specyfikację, narzekamy raczej na stosunek wartości tej specyfikacji do końcowej ceny smartfona. Otóż to. Bo gdyby to specyfikacja może być słaba, naprawdę nie ma problemu. Kurczę, przy cenie 500 zł to by był spoko telefonik, nie? W sumie. No można by się było zastanawiać rzeczywiście. No, a jak macie trochę więcej kasy do wydania, to taka firma Meitu, mało znana u nas, ale dość charakterystyczna, bo oni robią telefony o bardzo specyficznym kształcie. Od dłuższego już czasu robią takie fajne, ścięte obudowy. Jakbyście zobaczyli ten telefon, to wam od razu zapadnie w pamięć i później już z daleka poznacie, że to jest Meitu. Zrobili w sumie hicior, bo bardzo fajny telefon zrobili. Bardzo fajny telefon zrobili. Oni są niezwykle sympatyczni. Na wszelkich targach, na których się z nimi rozmawia, w pierwszym zdaniu właściwie jest tylko nie Meizu, tylko nie Meizu. Oni się nazywają Meitu. Meitu. Rzeczywiście. I tłuką właściwie jeden telefon od bardzo długiego czasu. To jest telefon. To są różne wariacje, nie? To są różne wariacje sprzętowe na temat tego samego kształtu. Ale czyli obudowy są bardzo podobne, a środki się zmieniają. Na którym się MWC, nie wiem, czy nie na ostatnim, mieli taki telefon z dwoma kamerami 360 stopni. Tak. Tak, z takim normalnym, wielkim rybim okiem na górze. Mieli duże oko po dwóch stronach. Ale znowu w tym samym kształcie ta obudowa była. Także nadal z daleka było widać, że to jest... Mamy go w katalogu, także możecie sobie znaleźć. Tak, no, jako ciekawostka. Po prostu jako ciekawostka. A ten jest ciekawy jeszcze z jednego powodu, bo ma nowy procek Mediateka. No tak, jeszcze Helio X30 nie było do tej pory, a procesor jest dosyć niezły. To jest 10-rdzeniowa jednostka. Ma trzy jakby segmenty, są... 4A53, 4A35 i dwa rdzenie A73 i maksymalne taktowanie tam jest chyba do 2,6 całości. To znaczy zależy kto podaje, Mediatek podaje 2,5. Kurczę, no bo te rdzenie, każdy z nich ma różne taktowanie. Różne, tam jest 2,5, dwa z hakiem i ten jakby najbardziej ekonomiczny. No dobra, ale 2,6 najbardziej wygląda. No. Do tego mamy, słuchajcie, 6 giga RAM-u, 128 giga pamięci, no też jest fajnie. I dwa zestawy aparatów, dwa takie same. Z przodu 12+5 i dwa z tyłu 12+5, przy czym to nie są byle jakie matryce, bo te duże to są Sony, a małe Samsunga. A, no i ważne, te główne matryce są z optyczną stabilizacją po obu stronach, a tylny to jeszcze do tego, słuchajcie, ma dwa podwójne LEDy. Gdzie tę optyczną stabilizację znalazłeś? A na stronie u nich, po chińsku. A to dosyć przedziwne, bo ja powiem szczerze, tłumaczyłem, nie znam, będziesz musiał pokazać. Jest OIS. I nie widzę tam w tym tekście rozgraniczenia pomiędzy przedni a tylny aparat. Oni piszą jakby o całości i w tym opisie wyraźnie widzę, że aparaty takie. W głównym jest OIS i obiektyw bodajże 1,8 ma światło, o ile dobrze pamiętam, albo 1,9. Chyba 1,8. Oprócz tego są dwa podwójne LEDy. I to takie zróżnicowane z różnym kolorkiem. Z tyłu, bo z przodu to będzie można wyglądać naturalnie w odróżnieniu od tego, jak my teraz wyglądamy. Mamy kiepskie światło, w związku z tym jesteśmy trochę jakbyśmy ryż jedli.
całymi dniami. Albo byśmy się opalili trochę za mocno, ale spoko. To jest. Nie jesteśmy opaleni w ten sposób, nie. Szkoda. Jesteśmy bardziej bladzi. Dziteczek. Piękni i bladzi jesteśmy. Piękni i bladzi. Natomiast są jeszcze drobiazgi, jeżeli pozwolisz, tak. Bo o tych inaczej. Ja powiem o takich drobiazgach, co to właściwie nie bardzo jest o czym opowiadać, poza tym, że są. Nie wiem, czy słyszałeś w tym tygodniu o Razerze na przykład, że ludzie strasznie narzekają na aparat fotograficzny. Tak, coś tam obiecują poprawić. Ludzie bardzo narzekają na aparat fotograficzny i jeden taki pan bardzo ważny z Razera na Facebooku napisał, że będą pracowali nad poprawą. Jeden update już wyszedł, jest drugi update, będą poprawiali i zdjęcia w kiepskich warunkach oświetleniowych i całą resztę. Ale to dobrze, bo skoro są w stanie to usunąć oprogramowaniem, to znaczy, że nie skrzelili tak do końca. Bardzo fajnie, że jest odzew, naprawdę. Jest bardzo fajnie, że jest odzew, bo to jest fajna rzecz. Jakby użytkownicy narzekają, producent od razu odpowiada, przygotowuje alternatywną wersję oprogramowania. To jest bardzo fajna rzecz i ja, broń Boże, na to nie narzekam. Nie narzekam na to, że schrzanili ten aparat od początku. Zdarza się. Już mówiliśmy ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, że w tej chwili się urządzenia i software testuje na użytkownikach po prostu. Druga rzecz malutka taka, która mogłaby nam umknąć, ale gdzieś tam jakoś się przewinęła, to jest na przykład OnePlus z rekordem kolejnym sprzedaży. A tak, no, dziwisz się? No nie dziwię się, bo cena za te pieniądze. Zobaczymy, jak wyjdzie w testach. Pobił, słuchajcie, ten 5T pobił kolejny rekord sprzedaży. W ciągu 6 godzin pobili rekord sprzedaży dziennej. Dotychczasowy swój. Także rzeczywiście, no, gratulacje przede wszystkim. Nie dziwię się, I druga rzecz, jaka się okazała z tym, że OnePlusem. Znasz coś takiego, co się nazywa Project Treble? Mhm. No a ja słyszałem, ale musiałem sprawdzić, powiem szczerze, ponieważ okazało się, że OnePlus tego Project Treble jakby nie wspiera. Dziwne trochę, nie obsługuje. Nie? Bo to w zasadzie jest integralna część systemu. Możecie, słuchajcie, nie wiedzieć, bo to jest rzecz nadal stosunkowo niszowa. Znamy coś takiego jak czystego Androida. Czasem producenci mówią, że wypuszczają na rynek telefon z czystym Androidem. Ostatnio słyszeliśmy o gołym. Ten czysty Android jest ok, tylko że przy nim producent nie może wrzucić swojej nakładki. Z kolei jeżeli producent wrzuca swoją nakładkę, operatorze na przykład swoje dodatkowo, no to cały proces update'owania jest znacznie wydłużony. Raz, że czekacie na czystych telefonach kupionych na wolnym rynku na nowego Androida, ale ten Android przechodzi kolejne bety, później jest testowany. Później idzie do producentów. Producenci dostosowują do niego własne nakładki, słuchajcie, bo to nie jest tak prosto, że tak można wrzucić i już. A potem jeszcze dodatkowo operatorzy. No i potem jest, gdzie moja aktualizacja. Także to trwa. Natomiast Project Treble polega na tym, że ten Android zostałby zupełnie wydzielony od interfejsu producenckiego. Od tych dodatkowych rzeczy, które. Czyli rozumiecie, jakby są specyficzne dla danego modelu. W osobnej piaskownicy jest Android, w osobnej piaskownicy jest interfejs użytkownika dany przez producenta, czyli na przykład nie wiem, MUI albo. Tak, te dodatki producenckie i operatorskie. Komunikuje to się między sobą, ale w momencie, kiedy wychodzi nowy Android, już nie trzeba tego uzgadniać. Po prostu ten nowy Android wjeżdża wam na telefon i jest znacznie szybciej. To jest fajne, nie? Fajne, także przy okazji dowiedzieliśmy się, że OnePlus po prostu tego nie obsługuje, ale tak czy inaczej czekamy. OnePlus też nie ma swojej nakładki jakiejś specjalnie mocno rozbudowanej. Ale jakąś są też szanse, że będzie miała szybko, nie? Tak, nie jest u operatorów, więc ja bym nie demonizował tego akurat w przypadku OnePlusa, no bo w przypadku producentów, którzy faktycznie pchają telefon do operatora i robią swoją nakładkę, no to już może być jakiś tam problem większy. Jest jeszcze jedna pierdółka, zapowiadają Samsungi z Gwiezdnymi Wojnami tematyczne. Fajnie, także spoko. Nie jest to nic pewnego, niemniej mówią, że jest szansa na to, że te tematyczne smartfony Samsunga z Gwiezdnymi Wojnami będą. No. Przypomniało mi się, że już startują plotki o Galaxy S9, który podobno ma już być zapowiedziany takim pierwszym jakby stadium już na targach CES, czyli to na samym początku roku przyszłego. Co moment właśnie. A premiera ma być na MWC. Zobaczymy, w sumie kiedyś tak było, że flagowe Galaxy S debiutowały na MWC. Ostatnio to się trochę pozmieniało, ale może wrócą do tego rytmu. No i są plotki na temat tam tego, jaki on będzie, chociaż rzeczywiście to są plotki, a tak naprawdę zestaw pobożnych życzeń.
Ale co do jednego się zgadzam, jakiejś strasznej rewolucji w tym telefonie się chyba nie możemy spodziewać. Znowu będzie rozciągnięty ekran, znowu będą dobre aparaty, pewnie będzie podwójny, ale to nie jest jakaś tam straszliwa rewolucja. Mnie to się nadal nie podoba, to gonienie z nowymi premierami, no, z kolejnymi dokładnie. Smartfonami, które właściwie nie bardzo się różnią od poprzednich. A co, 8 jest zła? Nie, 8 jest bardzo dobra i będzie jeszcze bardzo dobra przez bardzo długi czas prawdopodobnie. Mamy Nota, który też funkcjonuje w końcu na rynku, który to też jest w zasadzie... Co oni tam więcej nowego mogą wymyślić? No, może trochę RAM-u dołożą, może nowszy procesor i kurczę, no i co? I przyspieszy o parę punktów benchmarku, bo my tego w sumie nie zauważymy przy normalnej eksploatacji. No i pewnie cena skoczy. No tak. Z tym, że z tymi cenami jest tak na szczęście, że one spadają dosyć równomiernie. Mm. Oglądaliśmy dzisiaj, nie będziemy Wam mówili o obniżkach cen, sami poszukajcie w internecie, bo warto, jeżeli chcecie rzeczywiście kupić coś drugiego. Zaraz, teraz musicie. Obniżki są rzeczywiście dosyć duże, bo nie wiem, czy pamiętacie, dzisiaj jest czarny piątek. Chociaż ja nie wiem, czy czarny to jest właściwy... Cholernie nie lubię tego. Kurczę, jak chcę sobie coś kupić, to nie czekam na wyprzedaż, tylko sobie kupuję. No tak, ale jeżeli ktoś chce akurat w tym momencie, to się może zaoszczędzić grosz. Tak, a ci, co kupili wcześniej, będą wkurzeni, że przepłacili. Aha, trudno. No, mogli poczekać, chcieli mieć szybko, no to musieli zapłacić więcej. Tak jest, to mnie wkurzy. Takie jest życie, tak jest w prawdziwym świecie. Nie, no jest. Jak ktoś chce szybko, to płaci drożej. Są tańsze telefony, warto poszukać, dlatego że flagowce rzeczywiście staniały dosyć mocno. Jest parę takich ofert, że zresztą już ich nie ma o tej porze. Nie, myślę, że są. To jest tak, że do końca weekendu ten czarny piątek powinien trwać i to nie tylko u nas, ale również w sklepach zagranicznych. Naprawdę warto się, słuchajcie, rozejrzeć. Jeżeli dysponujecie kartami kredytowymi, to warto się zastanowić nad płatnościami online, bo zdarzają się tam naprawdę znacznie lepsze interesy niż u nas można czasami zrobić. Niemniej u nas też Was namawiam, żeby rzeczywiście popatrzeć. A przy okazji, słuchaj, tego, że OnePlus się chwalił rekordem, to rekord również pobił w przedsprzedaży Mate 10 Pro. Aha, tak. Chińczycy z Huawei się chwalą, słuchajcie, że stukrotnie, o 100% jakby zostały przekroczone zapowiedzi, czy ich prognoza. Prognoza na temat tego, ile preorderów będzie. Co? Bo co ostrożni byli, no bo w sumie telefon im wyszedł, nie? To znaczy, ja jestem zdania, że telefon wyszedł. Poczytałem w sieci recenzję moich kolegów i właściwie wszyscy są raczej zgodni. To jest bardzo dobre urządzenie. Jedyna rzecz, do której można ewentualnie się przyzwyczajać albo nie, no to jest kwestia jego wielkości. Dlatego, że jest jednak dosyć spory, co jednak przy takim wyświetlaczu, jaki jest, naprawdę nie jest bardzo... Właśnie, weźcie go w rękę i wypróbujcie. To jest taki bardzo dobra specyfikacja, ale specyfikacje dobrze wyglądają na papierze. Ten smartfon po prostu działa, słuchaj. Robi niesamowite zdjęcia, naprawdę robi niesamowite zdjęcia. Dzisiaj robiłem znowu akację z tymi plamkami wody i wyszło niesamowicie. Jest bardzo wydajny, a przede wszystkim to, co mi się najbardziej podoba, bateria trzyma znacznie dłużej niż na przykład w moim Mate S poprzednim, gdzie bateria mi się kończyła właściwie po jednym dniu, a tutaj do 2 dni czasami mi się udaje dociągnąć. No, chciałbym coś takiego. 1,5 dnia to jest w zasadzie norma, chyba że się go bardzo mocno wykorzystuje. No, wiesz, ja prawie nie korzystam w tej chwili z mojego telefonu i tak zazwyczaj po południu już go muszę podładowywać, bo siada bateria. No, telefon 2-letni. No dobra. Co jeszcze mieliśmy? No co, Moto X4 jest dostępny w Polsce. Oczywiście. Kosztuje 1799 zł. No i tyle, no jest fajna. Specyfikacje sobie możecie zobaczyć oczywiście w linku, jakbyście byli zainteresowani takim telefonem. 1800 zł, ona ma 5,2 cala, tak? I tam jest 630? Kurczę, nie pamiętam. Zobaczcie sobie w specyfikacji, mam pamięci do cyfrowej. To znaczy, ja bym tutaj... Ale fajnie wygląda. Smartfon wygląda bardzo ładnie. Tutaj akurat nie mam nic przeciwko. Nie wiem, jak go widziałem na premierze, to tak sympatycznie. Dobre wrażenie na mnie zrobił. No tylko ta cena jakaś taka jest. Kurczę, no u nas wszystko jest drogie. Mogłoby być troszeczkę taniej chyba. No i wszystko by mogło być tańsze, masło też. No tak, dlatego od tego mamy czarny piątek, żeby było taniej. No to może masło jest na jakiejś promocji. trzeba sprawdzić, czy jest gdzieś masło, to prawda. Xiaomi Redmi Note 5 się pojawił wreszcie, bo znaliśmy specyfikację, wiedzieliśmy mniej więcej, jak wygląda steny.
Znaczy znowu, od chińskiego certyfikatora. Tak, no. Natomiast nie do końca wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał z interfejsem, z kolorkami i tak dalej. No to mamy kilka zdjątek w newsach, Adam. Możecie co, zobaczyć w linku. Chociaż wiecie co, no też tak do końca bym się do tych zdjęć nie przywiązywał, bo to nadal nie są materiały oficjalne. I jak popatrzycie na te zdjęcia, to zwróćcie uwagę chociażby na wygląd wyświetlacza, jego obramowania. Coś mi tam nie pasuje. Ale słuchaj, na pewno prawdziwe jest to, że Mi Note 3 będzie taniej. No tak, no bo jest nowa wersja. Jest nowa wersja, dali mniej RAMu, dali 4 plus 64, tak? Czyli 4 giga RAMu plus 64 flesza i jest nadzieja, że dotrą do nas te tańsze wersje. Przeliczałeś, ile on wychodzi? Nie, nie, nie liczyłem. Koło 1000 zł? Koło 1000 zł. No i pamiętamy się, o Mi najlepsze jest, więc... Wiesz co, tak powiem szczerze, gdybym miał się zastanawiać pomiędzy tym Willy Foxem, który jest w Wielkiej Brytanii w jakimś Tesco czy w innym sprzedażowym, a pomiędzy tym, to bym się rzeczywiście pozastanawiał, myślę, że długo bym się nie zastanawiał. No tak, chyba żebyś się bawił na Windows, no to wtedy... Nie, no tutaj ten system robi tak naprawdę chyba główną robotę i w sumie może w tym Willy Foxie tak pogłówkowali. No. Jak ktoś bardzo chce Windows, to i tak zapłaci, no to dajmy cenę wyższą i zaróbmy więcej kasy, bo jak damy niską, to i tak się nic nie zarobił. Kto chce teraz Windowsa? I na koniec chyba, słuchajcie, rzecz dosyć zabawna. Adam, chyba dzisiaj znalazłeś Oppo Ryczności. A, o Jezu. Wiecie co, ja bym chciał wam powiedzieć, że to jest nieprawda. Kurczę, tylko że są zdjęcia... Wygląda dosyć prawdziwie w związku z tym. Które wyglądają w miarę realnie. No, wciąż ciężko mi wierzyć. Słuchajcie, zrobili iPhone X, naprawdę. Oppo R13, a wygląda zupełnie jak iPhone. I z przodu, i z tyłu. Nawet ma to wcięcie na górze wyświetlacza. A wyświetlacz ma wąską ramkę. Cholera, no. Jak Oppo? Zajrzycie... Taki producent się bawi w podróbę? Serio? Cały tylny, z tym, że nadal... Nie mówimy o tym jakoś bardzo oficjalnie, to nie jest, no to jest oficjalna informacja, to jest trzecie. Litera. Wiecie, Chińczycy mają swoje własne serwisy społecznościowe. No tak. Największy nazywa się Weibo i oni tam najczęściej umieszczają samą masę trzeciej. To później trafia do nas, trafia na Twittera, trafia na Facebooka. Ale choroba, tak, no faktycznie, no, tak jak powiedziałeś, te zdjęcia wyglądają jakby rzeczywiście były zrobione. Z tyłu jest poster. Tylny jeżeli ktoś aparatu. Zrobił fałszywkę, to choroba sobie naprawdę sporo trudu zadał. I no, ja mówię, ja cały czas chciałbym móc powiedzieć, że to jest nieprawda, że ktoś po prostu zrobił fejka i robi nas w balona, ale choroba... No. Do tego wszystkiego pojawiło się, Adam również na screenach umieścił w newsie, pojawił się wniosek patentowy, tak. Dotyczący wyświetlacza, który właśnie, ma na górze to... Podobno też Oppo, ale wiecie, wniosek taki, zrzut ekranu, czarno-biały szkic, to też można sfałszować, więc... Jest to informacja w każdym razie zabawna, czy prawdziwa, tego nie wiem. Prędzej czy później się okaże, jeżeli faktycznie Oppo zrobi taki telefon, to będzie i podana specyfikacja i będzie u nich na stronie. Jak producent to potwierdzi, to no takie rzeczy się nie robi. A w ogóle jak sobie zajrzycie w tego newsa, to jeszcze jest zabawniejszy telefon, który jest jednocześnie i podróbą iPhone'a i podróbą Xiaomi, bo nazywa się Mi X. I logo to jest takie żywcem zerżnięte z Xiaomi, natomiast malutkie i jest przed. Design, no prawie jak iPhone, z tym, że prawie robi bardzo dużą różnicę w tym przypadku, bo z wyświetlaczem mi trochę nie poszło. No ale kurde, Chińczycy robią cuda. Prędzej czy później, właściwie to już ich produkty nas zalały, natomiast jeżeli chodzi o te produkty high-endowe, to też właściwie. No nie, no ten Mate, o którym mówiliśmy, kurczę, jeszcze zobaczcie sobie zdjęcia w newsie, jak on fajnie wygląda. Normalnie luksusowy telefon, oni tam nawet opisują, znaczy, że ma śrubki pokryte 18-karatowym złotem. A, bo on ma jeszcze bardzo fajny design. Tył ze skóry, przeszytej różnokolorowo. Nie wiem, czy to jest prawda skóra? Skóra Ekko firmy. Skóra Ekko, ale przeszycia są prawdziwe rzeczywiście, to nie jest wytłok z... Kurczę, wygląda to... Z tryskarki. Jeżeli to jest faktycznie tak ładnie zmontowane, jak pokazuje... A te śruby, to tam na filmie wygląda jakby to nity były. Wiesz co, ciężko mi się z chińskiego tłumaczyć. Śruba, nit, jeden kij. W każdym razie jest to pokryte złotem. Wygląda, no...
zacnie takie telefony jakby robili, a nie kurczę podrabiać iPhone'a, no luzy. Najbardziej zacnie to wygląda ten aniołek, którego reklamuje. Jest w serwisie na tym, na wyświetlaczu. Jest bardzo ładna pani. Jest to bardzo ładna pani. Tyle chyba na dzisiaj. Skończyliśmy. Znów w warunkach trudnych. Może w przyszłym tygodniu już nam się uda wrócić do samochodu. No może nie, Michał. Zobaczymy. Jak znowu wyrżnę w krawężnik, to nadal nie wróci. My się w każdym razie żegnamy z Wami do przyszłego tygodnia. Życzymy Wam jak zwykle udanego weekendu. No i do zobaczenia. Cześć.